Witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Gothic. Ja jestem Sarge i dzisiaj udamy się na poszukiwania ostatniego kamienia ogniskującego. Ale zanim to zrobię, to wspomnę jeszcze o pewnej sprawie, bo kilku już z was mi zaczęło pisać o pewnym mieczu, który ma jakieś duże statystyki i który można dostać m.in. wchodząc tutaj na ten baldachim. Ale ja już to sprawdzałem i nie da się go teraz dostać absolutnie. Tutaj jest zupełnie pusto, ale podobno miecz jest za tymi drzwiami. Problem w tym, że one są zamknięte, a otworzyć ich nie mogę. Właśnie, wciskam w lewo i nic się nie dzieje. Wciskam w prawo i też mi wytrych pęka. I doczytałem się w internecie, że żeby zdobyć klucz, bo potrzebny jest klucz do tych drzwi, to żeby zdobyć klucz do nich, to potrzeba zabić Gomeza. Ja tego oczywiście nie będę robił, bo nie zabijam postaci fabularnych, to by było dla mnie bez sensu. A jeszcze innym sposobem jest podobno, chociaż to nie jest sprawdzone, ale podobno wystarczy się nauczyć drugiego poziomu umiejętności otwierania zamków. No ale ja już nie będę na to tracił umiejętności, znaczy punktów umiejętności, bo zbieram je na umiejętność walki bronią dwuręczną, a w tej chwili poziomy doświadczenia wzrastają dość wolno, więc nie chcę tracić teraz bodajże 20 punktów na to, żeby nauczyć się umiejętności otwierania zamków i żeby otworzyć te drzwi. Zresztą nie mam pewności, czy da się je też otworzyć, więc po prostu odpuszczę sobie ten miecz. Tak czy siak walczy mi się bardzo dobrze tym, który mam aktualnie i zadaje na tyle duże obrażenia, że mi to wystarczy. A zapewne jeszcze znajdziemy jakiś dobry oręż, tak więc bez obaw. No a tymczasem kolejny kamień mamy w tę stronę, z tego co patrzyłem już na mapie wcześniej. Ale jeszcze wam pokażę mapę od Saturasa. No właśnie, trzeba ruszać w tę stronę. A z tego co kojarzę, to tutaj są orki, bo kiedyś tutaj w te strony się zapuszczałem. I orki akurat już na tym etapie gry powinny mi nie sprawiać problemów. Mogę też z nim pogadać, ale... Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety! O! Nie ma za co! A dobra, on mi nic innego nie mówi poza tym. Już wcześniej mnie tutaj ostrzegał. No i wcześniej to było uzasadnione, bo miałem jeszcze słabą postać, ale w tej chwili nie mam się czego bać. Tak więc cóż, nie wiem dokładnie, czy iść górą, czy dołem, szczerze mówiąc. Zerknijmy. Tam w ogóle są jakieś potwory, co to jest? Dobra, zaraz sprawdzę. Ale jest ich całkiem sporo. Aha, w tę stronę. Nie no, to lepiej jeszcze zobaczę w takim razie mapę od Saturasa. Okej, teoretycznie tędy też mogę iść trochę naokoło, ale dzięki temu może powalczę z przeciwnikami jakimiś. Dobra, w takim razie zapiszemy grę, zanim z nimi powalczymy. I zaraz wypróbujemy naszego oręża na nich. Może lepiej pojedynczo. Co to są za stwory? A, to są te orkowe psy. Okej, one są trochę denerwujące. Z nimi walczyłem w poprzednich odcinkach. No i właśnie, najgorsze jest to, że nie mogę ich trafić. Może odejdę kawałek do tyłu i wtedy spróbuję im coś zrobić. No kurde, tam kolejny już biegnął, więc wypadałoby tego, o właśnie, załatwić. A zaraz się zajmiemy tymi trzema, a tam jeszcze są kolejne z tyłu. Więc od razu zaczynajmy. Dobra. No i proszę, teraz się całkiem ładnie udało załatwić, chociaż ten jeden jeszcze się opiera. No kurde, dajże wreszcie mi spokój. Zwróćcie uwagę, no. Ciągle mu nic energii nie odbieram, ale okej, wreszcie się udało. Zabieramy w takim razie wszystko. I zaraz ruszymy na te kolejne dwa orkowe psy. I będziemy mogli iść dalej w takim razie. Zbyt wiele energii mi nie odjęły, na szczęście. Są kolejne trzy, a więc już nimi się zajmę chyba od razu. Nie będę nawet specjalnie czekał z atakiem. Nie byłoby problemów z ich pokonaniem, gdyby nie to, że czasem właśnie te ciosy nic nie dają i wcale żadnej krzywdy im nie robią. A tak to trzeba trochę się dłużej pomęczyć, niestety. Kurde, może najpierw zablokujmy. No i kurde, i dalej nic.
No chodź tutaj. No kurde, ile czasu. Dobra, nareszcie. Zabieramy znowu wszystko. I w takim razie może się podleczymy. Dobra. I zerknijmy po tej stronie, czy czegoś tu nie ma, a widzę, że są jakieś drzwi. Więc warto by je sprawdzić. Nawet otwarte, o proszę. Tu jest jakaś skrzynia. Co w niej ciekawego? Ło! Nic specjalnego jednak. Myślałem, że będzie coś więcej. Dobra, to w takim razie idźmy dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze na nas czeka. Tam już widzę orka. Więc zaraz się z nim uporamy. Chyba więcej ich nie ma, przynajmniej na razie nie widać. No więc problemów nie powinno być. Czekajcie, jednak mimo wszystko zapiszę. Tylko, że na jakimś innym może sylocie. Żeby już nie napisywać tamtego wcześniejszego. On już na mnie zaczyna biec, tak więc zaraz z nim powalczę. No ale wiecie, z orkami już walczyłem kilka odcinków temu. I wielkich problemów mi nie sprawiały. I teraz widać, że też będzie podobnie. Tym bardziej, że już mam silniejszą postać jednak, jakby nie patrzeć. No i tak na marginesie niedługo zdobędę tyle doświadczenia. O właśnie, jeszcze pokonam ze dwóch orków i będę miał już kolejny poziom, a wtedy oznacza to, że będę mógł sobie lepszyć walkę bronią dwuręczną. Więc super. Dobra, wycofajmy się trochę. I zaraz zawalczę z tymi orkowymi psami jeszcze. Tutaj postanowiły mnie zaatakować. Ajajaj. No i właśnie, uderzam i nic, kurczę. Dobra, spróbujmy zaatakować jego, znaczy zablokować jego atak. A tam co, będę czekał. No i właśnie, mam kolejny poziom. Teoretycznie oczywiście mógłbym się teraz wrócić do starego obozu, ale już nie będę na to tracił czasu. Po prostu wrócimy się tam, jak wykonamy to zadanie i zdobędziemy ten kamień ogniskujący. No i wtedy wreszcie będziemy walczyć sobie bronią dwuręczną na mistrzowskim poziomie. Czyli będziemy pewnie zadawać jakieś bardziej wyrafinowane kombosy. No i nasz bezimienny będzie się lepiej posługiwał po prostu tymi broniami. A więc to się jak najbardziej przyda. Kurczę, strasznie dużo tutaj tych orkowych psów, muszę przyznać. Ale powinniśmy sobie raczej poradzić. Tam jeszcze kolejny biegnie. Dobra. Ależ mi uprzykrzacie życie, kurde. I zwróćcie uwagę, uderzam każdego i nic się nie dzieje. Kurde, no. To jest najbardziej irytujące w tej grze, no. Nie powinno tak być, szczerze mówiąc. Bez przesady, przecież zwierzę nie może zablokować naszego ataku. No kurde, wreszcie giń. Okej, nareszcie. Przez to właśnie walki są tylko dłuższe, a i tak nam wiele nie zrobią przeciwnicy. O kurde, tam jest więcej orków. Może być mały problemik, ale też niekoniecznie. Zaraz sprawdzimy. W takim wypadku jednak lepiej najpierw zapisać grę. Wprawdzie pojedynczo ich nie będę pewnie odciągał, ale przynajmniej, żeby cała grupa się nie zleciała od razu. To jakaś wieża, tam w oddali też coś. Chodźcie tutaj. O kurde, idą trzy. No dobra. Mam nadzieję, że też sobie poradzę. Odejdźmy tylko kawałek do tyłu. Wyjmijmy miecz. I powalczmy sobie w takim razie. Wow, wow, o kurde. Nie będzie jednak tak łatwo, co? Kurczę. No dobra, trochę ich zlekceważyłem, przyznam szczerze. No ale właśnie po to zapisałem sobie grę, żeby nie było problemu. Spróbuję ich odciągnąć pojedynczo, albo chociaż kurczę w jakichś grupach maksymalnie dwuosobowych. Bo już trzech może nas załatwić. Dobra, dwóch leci. Mam nadzieję, że jakoś uda się ich tak pokonać. Kurde, ale nie chcę czaru. Dobra. No kurde. Ach, tylko że w takim tempie to ja go nie załatwię. No. Uff, mało brakowało, co? Praktycznie nie blokowałem tych ataków, no i kurczę, dlatego tyle energii straciłem. No ale w końcu od czego mamy mikstury? Użyjemy sobie teraz tej może.
odnawia nam 100 punktów życia i teraz jeszcze tej średniej. Okej, no to jeszcze raz pozwolę sobie w takim razie zapisać. Tam jeszcze ich trzech chyba zostało, więc po raz kolejny spróbuję odciągnąć przynajmniej, znaczy maksymalnie dwóch. Tam jeszcze, kurczę, są zębacze. Muszę uważać. Oho. Kurde, mogłem trochę ostrożniej podejść, to by jeden podbieg. No ale dobra. Z dwoma powinienem sobie poradzić. Dobra. No kurde, nie blokuje wcale jego ataku, no. Okej. Tylko, że po raz kolejny straciłem dużo energii. No ale już trudno. To jeszcze raz, podleczmy się. Dobra, no i z jednym już sobie poradzimy na pewno. Teraz nie będę może zapisywał. Od razu go zaatakuję. No i chodź tutaj. Kurczę, dość daleko jest i przez to nie mogę go sięgnąć. No kurde. Źle wyczułem moment blokady, ale dobra, udało się. A nie, to nie są zębacze. Tylko te inne rodzaje wrogów, których zawsze zapominam nazwy. Tylko, że znowu, kurczę, jest ich tutaj sporo. No proszę, czyli jednak sporo walki będzie mimo wszystko w tym odcinku. Myślałem, że łatwo przejdziemy, ale jednak nie za bardzo. No chodźcie tutaj. Nie zamierzacie podejść? Tam kolejne orki jeszcze są w dodatku. Dobra, jeden widzę, że idzie. To nawet aż za mało, no ale już dobra. Zawalczymy najpierw z jednym, a później się zajmiemy tym drugim. Dobra, atakuję go. A właśnie, są konsacze. O proszę, one są na jedno uderzenie. Ruszyłbym w takim razie na nich do przodu, tylko że kurde, tam też są orkowie. I oni mogą sprawić mi problemy pewne. Więc najpierw ruszę na tego tutaj jednego konsacza. Niech on za mną pójdzie. A wtedy spróbuję odciągnąć tam te pozostałe i wtedy już mi zostaną tylko orkowie. Oho, coś orkowie, kurczę, zaczynają się ruszać. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują za chwilę. Spróbujmy te konsacze tutaj zainteresować nami. Podejdziecie? Dobra, trzy idą. Ach, jednak tylko dwóch. No dobra, to w takim razie załatwmy tego. I tego też. W międzyczasie kolejny będzie podchodził coraz bardziej. I zaraz też go załatwimy. Dobra, szybko wyciągamy miecz. Dobra, no i został jeszcze jeden konsacz. Tego też jakoś obejdźmy tutaj, żeby przypadkiem tylko ci orkowie, kurcze, się nie zorientowali. Tam jeszcze, kurcze, orkowe psy, ale jest ich tutaj dużo, strasznie. No ale jednocześnie może to oznaczać, że dzięki temu trochę sobie nabiję poziomu doświadczenia, jakby nie patrzeć. To też jest bardzo dobra sprawa. No i okej. Tam ci się ciągle tak niepokojąco ruszają, ale na szczęście mnie nie widzą. Dobra, zbiorę sobie jeszcze tutaj te zioła uzdrawiające. Tu jest jeszcze Serafis. I zaraz ruszymy na tych orków. Chociaż tylko jeszcze sprawdzę, gdzie ja muszę dokładnie iść. Bo już teraz sam nie wiem. Okej, teoretycznie to ja muszę iść w tą stronę, w którą jestem teraz zwrócony. No ale aż mnie korci, żeby powalczyć jeszcze z tymi orkami i nabić trochę doświadczenia, więc tak też zrobię. Nie będę tutaj się jakoś bardzo ograniczał pod tym względem. Dobra, przejdźmy jeszcze tędy. Tutaj chyba po tej stronie nikogo nie ma. A więc w razie czego mogę się tutaj wycofać, żeby z nimi powalczyć. I tak też zrobię. Zapiszemy sobie tylko i ruszajmy w takim razie na nich od razu. No i też, żeby ich maksymalnie po dwie sztuki tutaj odciągać. Dobra, akurat dwóch idzie i bardzo dobrze. Więcej nie potrzebuję, do szczęścia. Okej, spadamy, spadamy, spadamy. Ach, ależ mi odjął energii. Może być teraz mały problem. Jest ryzyko, że kurde zginę po czymś takim. Ale dobra, jakoś się udało. Znowu już ostatnia część energii mi została. No ale okej. Najważniejsze, że to przeżyliśmy. I teraz znowu się w takim razie zregenerujemy.
No ale fajnie, dobrze wiedzieć, że jednak nie jest aż tak łatwo i nawet na tym etapie możemy znaleźć przeciwników, którzy nam sprawią jakieś problemy. Bo ostatnio już się zaczynało robić łatwo, aż za łatwo, więc z radością przyjmuję tę wieść, że tutaj mogę z nimi trochę powalczyć i że sprawiają mi jakieś wyzwanie. Okej, teraz jeden ork to już będzie łatwiej. Dobra. A może to jest sens, żeby po jednym uderzeniu ich nawalać, a nie kombosami. Jedno uderzenie i blok. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra, chodź tutaj. Naprawdę jest tutaj całkiem dużo. Można sobie trochę poekspić, jak to się mówi. Okej. Dobra, więc to jest najlepsza taktyka na nich, czyli uderzyć i później blokować. Bo w innym przypadku mogą nam odebrać jednak za dużo energii. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem. W każdym razie, kurczę, ile tych orkowych psów tu jest. To zdecydowanie za dużo, żeby tak na nich napierać. Znaczy, pewnie bym sobie poradził, ale jednak za dużo energii by mi odebrały. Więc postaram się je odciągać trochę. Dobra, widzę, że idzie jeden. To trochę mało akurat. No ale chodź tutaj. Tam chyba po tamtej stronie nic nie ma. Przynajmniej na razie się nic nie doczytało. Ale załatwimy w takim razie ciebie. Dobra. Może tych psów też będę tak pojedynczymi uderzeniami uderzał. To wtedy może będzie łatwiej ich załatwiać. Kurczę, by się przydało, żeby więcej ich przyszło, bo... Jeden to jednak za mało. Gdybym tak miał ich pojedynczo odciągać, to zbyt dużo czasu by to zajęło. A teraz już idzie dwóch, to już zawsze lepiej. Dobra. Oho, tam już się kolejny zainteresował, muszę uważać. Ale dobra, widzę, że się z powrotem odwrócił. I dobra. Czyli fajnie, jednak warto tak robić właśnie, jak mówiłem. Czyli... po jednym ciosie zadawać i później blokować. Wow, za dużo ich tutaj przyjdzie za chwilę. Jeszcze kolejny się doczytał, kurczę. Najgorsze jest to właśnie, że one czasem się nie doczytają, a później nagle się dopiero pojawią przed oczami. Tak jak teraz było z tym po prawej. No ale dobra, trzema myślę, że się zajmę jakoś. Chodźcie tutaj jeszcze kawałek, żeby tamtych nie zaalarmować. Dobra. Okej, jeden załatwiony. Teraz kolejnymi się zajmiemy. Dobra, muszę trochę poczekać jednak. Okej. Dobra, jeden załatwiony i teraz kolejnego w takim razie. Dobra, w takim razie spróbujmy zablokować jego atak. I teraz. Dobra. Wiem, że trochę trwają te walki, no ale myślę, że warto jednak pozbierać tego doświadczenia. Dobra, zapraszam w takim razie kolejnych. Wow, ale nie aż tylu. Znaczy, nie aż tak bardzo do przodu chciałem poruszyć się. Okej, dwóch pójdzie. I fajnie, to jest całkiem niezła liczba. No chodź tutaj, chodź. Wow, chyba krytyczne obrażenie zadałem. No gin, że wreszcie, kurde. Kolejne kłopoty. No, no. Okej, załatwiony jeden i teraz kolejnego, w sumie już ostatniego. No, teraz powinno się udać. Kurczę, jeszcze nie. Okej, wreszcie. Uff, naprawdę to długo trwa, aż za długo. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie się nie nudzicie. Być może powinienem to robić poza anteną, ale akurat walki bym chciał, kurczę, nagrywać, bo jednak jest to trochę akcji. Nie chcę też wam tak wszystkiego odbierać w tych nagraniach. Dobra, uderzenie jedno. Teraz drugie. I oczywiście kolejne już nie wychodzą tak dobrze. Ale może się w końcu uda. No kurde, gin. Okej, udało się. Zbieramy w takim razie łupy. No i okej, został jeszcze ostatni, więc na niego już ruszymy. Dobra, spróbujmy jeszcze go dobić. Tak jest. W takim razie pozostało mi jeszcze się napić esencji. A może wyciągu.
Dobra. I co jest po tej stronie? Jeszcze mnie ciekawi. W sumie to kurczę, powinienem sobie zapisać, co? Bo już dawno tego nie robiłem. Ciekawe, co tam jest, kurczę, ale chyba już się tak nie będę zapuszczał w inne strony. Wow, co my tu mamy? Jakby tu był jakiś obóz, ale nikogo nie widać. O proszę, jest łóżko, nawet dwa. I mamy dwie skrzynie. O, myślałem, że więcej tutaj będzie różnych łupów. W końcu są ziemie orków, więc powinno być coś lepszego, no ale jednak nie za bardzo. Zobaczmy, która jest godzina. 13. Teoretycznie jeszcze dużo czasu zostało, ale skoro już jestem przy łóżku, to prześpię się do rana, żeby nie ryzykować, że później będę tutaj hasał po ciemku. A tak, to będziemy mieli... Wow, a jednak tu ktoś jest, o kurde. Czy to jest Milton? Tak jest. Witaj. Spotkałem Gorna, okej. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Do zobaczenia! No dobra, ciekawe, że go tutaj znalazłem. Tak myślałem, że ktoś tutaj był, tylko że ewidentnie wcześniej albo się nie wczytał, albo po prostu gdzieś się ruszył w inne miejsce. No to ładnie, Milton, chodzisz tutaj, a nie załatwisz tych orków, co? Tylko czekasz, aż ja to zrobię. A, i tu jest wejście. Tak, tu jest przy starym obozie to wejście na ziemię orków. Tutaj mnie nawet powinni zatrzymać i mi o tym powiedzieć. Pogadam z nimi. Jeszcze tego chyba nie robiłem. A nie, teraz mnie już nie zatrzymują za bardzo. Za Gomez! Okej, trudno. Ciekawe, czy mogę tą skrzynię otworzyć. Spróbuję, ale coś czuję, że mnie zaatakują. Więc jestem na to przygotowany. Trzymaj łapy. No właśnie. Sobie. Dobra, odejdę. Wprawdzie oni być może by mi nic nie zrobili ostatecznie, ale już nie będę ryzykować. No i okej, tutaj jest jeszcze przejście, ale może już w tamtą stronę nie będę szedł, bo już minęło ponad 20 minut, a ja się nawet jeszcze nie zbliżyłem, kurde, do tego miejsca, gdzie mam się udać tak właściwie. Zerknę na mapę. No właśnie. To jest kompletnie inną stronę. Dobra, to ruszajmy w końcu w kierunku tego kamienia. Oj, coś mi się wydaje, że to będzie długi odcinek. Tak więc przygotujcie się na to. No ale co, już musimy trochę też nadrobić. Dobra, i chyba tędy musiałem iść, z tego co kojarzę. No zaraz to jeszcze raz sprawdzę, żeby nie było żadnych niespodzianek. No proszę, jest jakiś dziwnie wyglądający most orków. No i tam jest ich jeszcze więcej. W takim razie, nawet mimo tego, że ruszamy w dobrym kierunku, to i tak jeszcze sobie sporo powalczymy. Kurczę, aż czterech ich tam jest. Trochę za dużo, żeby z nimi naraz walczyć. Tam jeszcze z tyłu kolejni, kurde. Panowie, nie przesadzajcie z takimi ilościami. Ach, nie mogę go natrafić, no. O kurde, serio? Nie mogę go zablokować w ogóle. Dobra. To było skazane na porażkę. No ale teraz w takim razie spróbuję się poprawić po prostu. No muszę przyznać, że to są najtrudniejsze etapy, jeśli chodzi o ten kamień ogniskujący i zebranie tego kamienia. No, podejdziesz tutaj czy nie? Zapraszam, zapraszam. No kurde. Coś się nie rusza. Okej, wreszcie. Dobra, idzie za mną, a więc zaraz znowu z nim powalczę. Dobra, na dzień dobry uderzenie. Tylko, że kurde, on też mnie ładnie uderza, ale dobra, udało się. W takim razie szybko się znowu wyleczymy. Sporo tutaj tej walki i tego leczenia, tak więc jest to dość żmudne. No ale trzeba to zrobić. O kurde, trzech naraz. To może być problem akurat. No ale sprawdzimy się w walce w takim razie z trzema. Dobra. Okej.
Dobra, składamy, bo nas okrążyły już. A to niedobry znak. Dobra, i ostatni. Dobra, udało się. Ale niewiele brakowało, jak zobaczyliście teraz na pasku życia. No ale trzech to już maks, z iloma mogę walczyć właściwie. Pewnie by mi tą walkę ułatwiło, gdybym, kurczę, jednak sobie podwyższył ten poziom walki bronią dwuręczną, no ale już po prostu nie chciałem się wracać po raz kolejny. I dobra. Zapiszmy w takim razie. Ruszymy sobie dalej. Upewnię się tylko, że na pewno dobrze idę, ale wydaje mi się, że tak. Wow, źle idę, o kurde. Dobra, wybaczcie w takim razie. Kurczę. Byłem pewien, że to jest tutaj. No nieźle, nieźle. Dobrze, że ja zerknąłem na to jeszcze. Ja w ogóle teraz idę w złą stronę, a tutaj jest jakiś... O kurde, to są te ziejące jaszczury. Dobra, to teraz w takim razie naprawdę się udam w dobrym kierunku. Zerknę tylko, gdzie ja muszę się udać. Tak bardziej w prawo. Tutaj jest ta droga i muszę nią iść bardziej. O kurde, to naprawdę te ziemie są duże. No i na pewno jeszcze tutaj wrócę, przynajmniej tak się domyślam. Dlatego nie ma co z nimi walczyć, bo jeszcze sobie z nimi na pewno powalczę. Ale się, kurczę, zapuściłem w jakieś dziwne miejsca. To ja tutaj muszę się udać na pewno. Okej, to wybaczcie za to, no ale cóż, przynajmniej sobie powalczyliśmy. I proszę, tutaj mamy kolejnych orków. No właśnie, to tutaj muszę iść. Ale za to tutaj jest ich już od razu o wiele mniej. Tak więc z nimi sobie raczej powinniśmy poradzić. A tam sami widzieliście, ilu było orków, kurczę, jednak. No, tylko że kurde, teraz ich zlekceważyłem i zginę, jak tak dalej pójdzie. Jeszcze jedno uderzenie i po mnie, albo może dwa. Dobra, udało się na szczęście, ale niewiele brakowało. Właśnie trochę ich lekceważę i mało blokuję, no ale już trudno. Wyleczmy się po raz kolejny. Chyba będę musiał jednak sobie kupić więcej tych eliksirów u Riordiana. No ale to dopiero jak wrócimy do nowego obozu. Na razie zajmijmy się walką. Zapraszam państwa. Dobra. Ładnie pokonałem gościa jednym kombosem. Tego też się udało całkiem nieźle. Dobra. I w takim razie wyciąg uzdrawiający. No i teraz ważna sprawa, w którą stronę muszę się udać. Lepiej to sprawdzę, żeby już teraz nie było niespodzianek. Okej. Zdaje się, że tutaj, ale zaraz jeszcze się upewnię też. Czekajcie. Okej, teoretycznie tutaj też mogę, ale to jest raczej okrężna droga. Więc zdaje się, że chyba jednak tędy powinienem iść. Dlatego tutaj się właśnie teraz udam. I jeszcze raz się upewnię. No kurczę, już sam teraz nie wiem. Trochę dziwnie to wyglądają te tereny. Można się lekko zgubić. Być może jednak tutaj źle idę. Czekajcie, bo ja muszę iść tam. Tak bardziej na południe, właśnie w tę stronę. To chyba wiecie co, jednak tutaj muszę przejść, po tamtej lewej stronie. Dlatego zerknę, czy tutaj dam radę przebiec jakoś. Jeśli tak, to dobrze. A jeśli nie, to będę się martwił dopiero. O Jezu, o Jezu, Jezu. Dobra, pozwolę sobie użyć błędu tym razem. Trudno. Złamałem swoją zasadę, żeby nie używać na let's playu. Ale już nie chciałem, kurczę, wczytywać gry. Kurczę, sam nie wiem, czy ja dobrze idę. Sporo tutaj takich zakrętów, no ale zobaczymy. Może tędy się uda. Trochę się miotam w tych okolicach, no ale pierwszy raz grę przechodzę. Więc w sumie to wcale się nie dziwię. Dobra, i czy dobrze idę rzeczywiście? Chyba powinienem dobrze iść. I pewnie na górę muszę się właśnie dostać, żeby później przejść tam na drugą stronę jakoś. Bo tam chyba jest jakiś most czy coś takiego. Albo mi się tylko wydaje. W każdym razie idziemy jeszcze tędy. Na razie jest pusto i wcale się nie zdziwię, jak na górze będą jacyś orkowie. No właśnie, tak myślałem. Na razie jeden, więc problemu mi nie sprawi raczej. Okej, na dwa uderzenia. I zerknijmy teraz na mapę.
Dobra, chyba idę w dobrym kierunku. Tak mam przynajmniej nadzieję. Jednak, żeby tutaj nie szarżować, to jednak sobie mimo wszystko zapiszemy grę. Dobra. I lecimy dalej. Okej, co my tutaj mamy? A, jest przejście, okej. Już myślałem, że jest przepaść, ale jednak nie. No ewidentnie najwięcej biegania jest w trakcie tych zadań związanych z tymi kamieniami ogniskującymi. Kurczę, gdzie ja tutaj się dostaję w ogóle? Jakieś dziwne tereny. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy tutaj nie byłem, kiedy grałem w Gothica. Nigdy nie miałem tak rozwiniętej postaci, żeby mieć tutaj szanse jakiekolwiek. Dobra, gdzie ja jestem tutaj? Czyli muszę przejść po tym moście, ale znowu mnie korci, żeby tutaj zerknąć, czy czegoś nie ma. Dlatego tak też chyba zrobię. Przełącznik. O kurde, coś mi się wydaje, że tu jakieś pułapki mogą być. Lepiej zapiszę więc. Spróbuję użyć tego przełącznika, ale nie wiem, co to da. Okej, nie wiem, co się stało. Tutaj nic się nie zrobiło chyba. Chyba, że to się otworzyło, wejście do tej wieży. To jest możliwe. Szczerze mówiąc, to nic tutaj nie ma. Chyba, że wejść mogę tędy. O proszę, a jednak mogę. Nie wierzyłem w to za bardzo. Tu proszę bardzo. Okej, wchodzimy tylko... Wow, ostrożnie! Kurde. No patrzcie, tutaj nie wejdę. Dziwna sprawa. Skoro po jednym wszedłem, to powinienem móc wejść po drugich. W tych pseudoschodach. No ale dobra. Może jednak wyjdę stąd, bo widzę, że na razie nic tutaj nie ma. Być może też jeszcze przyjdzie mi tutaj wrócić. Tam jest dziwnie wyglądająca wieża. Coś mi się wydaje, że to jest wieża Xardasa, bo słyszałem, że Xardas jest na ziemiach orków gdzieś właśnie, w jakiejś wieży. Oczywiście nie grałem w Gothica, no ale takie słuchy mnie naszły, czytając różne rzeczy w sieci. No niestety, człowiek nieraz nie opędzi się przed spoilerami. No ale to nie jest taki duży spoiler może, więc nie ma problemu. Dobra, znowu z tym powalczę. Już raz mi przyszło z tym walczyć i to było całkiem silne. To były ogary. A nie, to jednak coś mi się pomyliło. Jednak jakoś szczególnego mi to problemu nie sprawia pokonanie ich. Już najsilniejsi jak dotąd to są orkowie jednak. Wow, tu jest ich więcej. Dobra, zapraszam. Z dwoma też powinienem sobie poradzić spokojnie. Skoro radziłem sobie z dwoma orkami, to tym bardziej z dwoma ogarami. No chodźcie tutaj, chodźcie. Dobra. I okej, załatwieni. Tam już kolejnego widzę. A końca tej całej drogi aż nie widać ciągle, no. Tam jeszcze następny, kurczę, ilu ich tu jest. Myślałem, że to będzie szybka droga. Na początku w ogóle miałem nadzieję, że skończę zbierać ten ostatni kamień ogniskujący jeszcze w poprzednim odcinku. Ale w tym poprzednim też nam się to wszystko wydłużyło. A tymczasem ten odcinek wydaje się, że będzie jeszcze dłuższy. No, pokonamy ich w końcu czy nie? Kurde. Znowu jest problem, żeby zadać im jakieś obrażenia. No kurde. Dobra, zablokujmy może. Ale też to nic nie daje. Kurde, ciężko wyczuć, kiedy się uda pokonać takiego gościa. No i dobra. Jeszcze w takim razie się wyleczymy. Używajmy może więcej tych mniejszych wyciągów, bo mam ich za dużo aż. Zobaczmy, czy tutaj coś się znajduje, ale chyba... A proszę, a jednak. Już byłem gotów powiedzieć, że tutaj nic nie ma. A tutaj proszę bardzo, jest jakiś zwój. Jest też skrzynia. Eliksir magicznej energii i młot orków. Dobra, czyli
Niepotrzebnie, kurczę, kupowałem tam ten młot, bo myślałem, że go nie zdobędę. Znaczy, że żadnego młota nie zdobędę, a tu jednak okazuje się, że znalazłem. Ale dobra, w razie czego to jeden z młotów sprzedamy. A młot kupiłem dlatego, że pisaliście mi w prywatnych wiadomościach, że będzie mi młot potrzebny na jakiś tam rodzaj przeciwników. Tak więc wolałem sobie kupić. Oho. Tutaj już jakieś poważne struktury się zaczynają. Podejrzewam, że tutaj muszę się udać, co? Zerknę na mapę. Tak, najwyraźniej tam jest ukryty kolejny kamień. Tymczasem jednak załatwimy jeszcze tego ogara. Próbowałem coś unikać tych ciosów, ale jednak średnio to wychodzi. Wolę jednak blokować. Zresztą też nieraz średnio wychodzi, no ale już trudno. No ale kurde, gińże wreszcie, no ile mi energii odjął. Dobra, nareszcie się udało. No i jeszcze raz muszę zajrzeć tutaj i się podleczyć. No i okej. Tutaj akurat nic już nie ma, więc ruszajmy w takim razie do tej struktury tajemniczej. Zobaczymy, co tam będzie. O właśnie, i do tego potrzebuję młota. Nawet można się domyśleć, bo specjalnie nam twórcy podali tutaj na tacy jakiś młot. To jest chyba golem kamienny. I można się zresztą samemu też domyśleć, że miecz na kamień średnio zadziała, ale już młot jak najbardziej. Widzę, że ten młot mam trochę lepszy, dlatego jego może użyję. Zapiszę jeszcze sobie tylko. I ruszymy w takim razie na tego golema. Podobno z młotem to nie jest problem, żeby ich pokonać. Kurde, czemu mi wyjął łuk? Nie chciałem łuku. Dobra, udało się. W takim razie idźmy na golema. O, rzeczywiście są słabe. Przynajmniej właśnie z młotkiem. Bo domyślam się, że gdybym walczył mieczem, to bym mógł go wcale nie pokonać. Albo zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. O proszę, jest i Lester. Czyli tradycyjnie spotykamy kogoś znajomego przed kamieniem. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. No i tradycyjnie będę musiał mu pomóc, zapewne. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Tak, jak zwykle ja muszę prowadzić, co? No ale już się do tego przyzwyczaiłem, szczerze mówiąc. No dobra. Zmieniłem sobie tylko na miecz dwuręczny. I ruszajmy. Zobaczymy, co tu znajdziemy za niebezpieczeństwa. Chyba, że jeszcze jakiś golemów spotkam, to wtedy znowu wyjmę młot. No ale na razie nie widzę jeszcze takiej potrzeby. Sporo się tutaj takich roślinek wala, które już są średnio przydatne. Ale ja tradycyjnie je staram się zbierać mimo wszystko. O proszę, nawet piekielniki są. Dobra, idźmy dalej.
Miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy ten ostatni... Wow, są harpie, okej. No to witam. Spotykamy się po raz kolejny. No i znowu mi będą przeszkadzać, no. Ale okej, teraz się udało ładnie. Czekamy na tą jedną jeszcze. Tylko może najpierw przeszukam tą tutaj. A nie, one mi nic nie zostawiały, zapomniałem. Dobra, zabieramy Seraphis. Krucze ziele i walczymy z harpią w takim razie. Jest ich tutaj więcej chyba. A ja kurczę już dość dawno nie zapisywałem gry, więc muszę uważać tutaj. No. O proszę, kolejny poziom, super. Dobra, i są następne harpie. No gin, gin. Okej, udało się. 200 punktów doświadczenia za każdą, a więc całkiem sporo. Kurde, za wysoko jest. Muszę podbiec wyżej. Dobra, załatwione. O nie, serio? On się teraz zatnie? Okej, wreszcie. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. No właśnie, chodzi o to tutaj zapewne, że tutaj jest ten kamień ogniskujący. Rzeczywiście. Domyślam się, że jakieś czary będą potrzebne, żeby tam się dostać. Może jakaś lewitacja, czy coś takiego. Lewitacja była w Rizenie dostępna i z niej często korzystaliśmy. Ale tutaj jak dotąd jeszcze wcale z niej nie skorzystałem. O kurde. Strasznie uprzykrzają życie te harpie, naprawdę. Ale dobra. W takim razie szybko poszukajmy jeszcze wyciągu. I esencja przy okazji też. No i ruszajmy dalej, chociaż jeszcze może najpierw zapiszę. Nie chciałbym tutaj nagle powtarzać jakiegoś szczególnie długiego fragmentu gry, a już dawno nie zapisywałem chyba. Dobra, i co my tutaj mamy? Pewnie będzie jeszcze więcej harpi, bo stąd się wszystkie... O właśnie, kolejne są. Stąd się wszystkie wydobywają tutaj. Kurde, strasznie tutaj dużo. Ale chyba też trzeba je uderzać pojedynczymi ciosami. Bo one są najbardziej skuteczne. Skutecznie wszystko w nich trafia. Dobra, co teraz? Pójdę rozejrzeć się na górze. To ruszaj. Ja pójdę zaraz za tobą. Ale najpierw jeszcze chciałbym rozejrzeć się tutaj na tym parterze. Być może coś tutaj jeszcze się znajduje ciekawego. Zobaczymy. Najpierw zerkniemy tutaj. Tam już kolejne harpie chyba widzę. Dobra, to sami sobie poradzimy. No kurde, za wysoko znowu są. Dobra. Coś tam się udaje trafiać. Ale lepiej, żeby się zniżyły. Tak jak ta tutaj. No kurde, będziesz niżej czy nie? Właśnie, problem jest, żeby je trafić, kurczę. I tutaj by się przydała jakaś kusza, czy inny łuk. No ale nie jestem w tym wyszkolony w tej chwili, więc muszę sobie darować. Może jak przejdę tutaj, to ona się zniży, żeby przejść tędy. Kurde, jednak nie za bardzo. Ona ciągle przenika... O, wreszcie. Ona ciągle przenikała przez te ściany z Kubana. I jakoś się dostawała mimo to. Ale okej, tutaj widzę, że jest skrzynia. Klucz do skrzyni. Opuszczona górska forteca. Zardzewiały klucz do skrzyni. No, domyślam się, że w tej skrzyni będzie kamień ogniskujący, czy coś takiego. Ale jest też jakiś przełącznik. Spróbujmy. Wow. Proszę. Są szkielety. Czuję się jak w Tomb Raiderze. Podobne patenty są zastosowane, dosłownie teraz. Dobra, jeden załatwiony. Teraz kolejnego. Na szczęście ten z tyłu się zablokował, więc możemy dopiero teraz do niego dobiec. Dobra, podbiegniesz, podbiegniesz. Z nim nie powinno być problemów, o właśnie. Zabieramy mu topór. I zaraz zwiedzimy to pomieszczenie. Ewidentnie coś tutaj musi być ukryte, skoro był ten przełącznik. Na razie tylko różne eliksiry. Może w tej skrzyni coś lepszego będzie? Też, kurczę, eliksiry tylko.
To akurat dla mnie to nie za wiele w tej chwili. Tutaj stół alchemiczny. No i kolejne eliksiry, czyli to chyba wszystko jednak będzie w tym miejscu. Myślałem, że będzie tutaj więcej przedmiotów ciekawych. Może niekoniecznie akurat chodzi mi tutaj o kamień, bo kamień raczej jest tam na górze, gdzie wcześniej widzieliśmy. No ale liczyłem na lepsze skarby, szczerze mówiąc. Dobra, czy ja tutaj jeszcze byłem? Chyba nie. No, oczywiście, że nie. A jest kolejna harpia do pokonania. Dobra. Z nią akurat problemów nie było. Siekiera. Jakieś różne miecze. Akurat słabe są to bronie, ale przydadzą się do sprzedaży. Tutaj jeszcze chyba coś mamy. Jest piwo. I to dwie butelki nawet. Tylko, że nie mogę teraz uchwycić tego. Dziwna sprawa, czemu nie mogę? Jeszcze przed chwilą mogłem. Dobra, zostawmy to. Teraz mi piwo nie jest potrzebne tutaj. Ruszajmy w takim razie dalej. To będzie chyba na tym parterze wszystko, tak mi się wydaje. Tak jest. Tutaj już się wracam. A więc przejdziemy sobie na górę do Lestera. Zobaczymy, co tam on ewentualnie znalazł. I zapewne będziemy mu musieli też pomóc, jak znam życie. No ale za chwilę się przekonamy. Odcinek już jest bardzo długi, ale już się postaram dotrwać do końca i zebrać ten kamień ogniskujący. A dopiero w kolejnym odcinku udamy się pewnie do Saturasa. I zobaczymy, co on nam powie. Dobra, teraz w takim razie tutaj sprawdzę. Tam jest jeszcze przejście na górę, ale tutaj mamy Lestera. Powiesz mi coś, czy nie? Chyba raczej nie za bardzo. Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? A tam przecież były takie półki z książkami. Nie sprawdzałem tego, szczerze mówiąc. No ale dobra. Ja tutaj klucz mam, a więc sprawdźmy. Akt własności. To chyba to jest to, czego szuka tutaj ten Lester. Tak więc oddajmy mu ten dokument. Tak jest. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Okej. Czyli tam jest kamień. Rzeczywiście, widzę go. A zobaczmy te zwoje w takim razie. Pewnie to jest właśnie jakiś zwój lewitacji czy coś takiego. Gdzie my to mamy? Telekineza. No więc to będzie to najwyraźniej. Dobra, to zaraz tego użyję, tylko najpierw chcę jeszcze tutaj poeksplorować dokładnie. Sprawdzę, czy czegoś tutaj jeszcze nie ma. A słyszę jeszcze jakieś harpie, więc musi tutaj coś być, o właśnie. Dobra. No właśnie, kiedy tak uderzam pojedynczymi ciosami, to bardzo szybko mogę je pokonać. O ile te ciosy ładnie wchodzą. No i jest kolejna skrzynia. Trochę bryłek rudy. Co ciekawe, te skrzynie teraz są ostatnio ciągle pootwierane. Nie muszę tutaj nawet używać wytrychów. Dobra, czyli po tej stronie to będzie wszystko, ale widziałem jeszcze po drugiej stronie wejście. I to właśnie jest tutaj. Kolejna harpia do pokonania. I chyba poza nią tutaj niczego nie ma, co? Ale warto to sprawdzać, bo jednak punkty doświadczenia się przydadzą. Przyleciała kolejna przy okazji. Okej, problemów nie było. No i sprawdźmy w takim razie tą drabinę na górę jeszcze. Najwyraźniej coś jeszcze tutaj musi być. Może nie tak istotnego do wykonania zadania, ale zawsze, żeby ulepszyć postać albo żeby coś zdobyć. O kurde, tutaj to chyba spadnę. Muszę zastosować trik, żeby wejść na górę. Okej, muszę tak kilka razy ruszać się w górę i w dół i w końcu bezimienny wejdzie. O właśnie. A więc jeśli kiedykolwiek byście się zacięli na drabinie, to to jest najlepszy sposób, żeby taki bóg ominąć.
Dobra. Całkiem ładnie się teraz udaje je pokonywać. Widzę, że nic poza harpiami tutaj nie ma, więc pewnie na górze też będą harpie. No i nie odmówię sobie walki z nimi w takim razie. Właściwie to czemu miałbym sobie odmawiać? Dobra, tutaj już chyba wejdę bez problemów. Tak jest. I co my tutaj mamy? Jest jakaś skrzynia. Tylko, że ta jest zamknięta. Spróbuję ją otworzyć. Okej, nie tak. Dobra, to nie było trudne, ale też rzeczy nie ma zbyt wielu. Miecz zwycięstwa słaby. Monet nie biorę, bo one nie są nic warte. I tak się ich zawsze pozbywam. Dobra, to w takim razie schodzimy na niższy poziom. I pozostaje tylko zebrać ten kamień ogniskujący. Spróbuję może z tego poziomu tutaj tej telekinezy użyć. Nie wiem, czy to wypali, ale być może tak. Szczerze mówiąc, pewnie powinienem z dołu. Dobra, to jednak zejdę na dół. Tutaj nie wiem, czy bym doleciał. Ciekaw jestem, na jak długo to telekineza działa. A nie, czekajcie, Boże, mi się myli telekineza z lewitacją, wybaczcie. Pewnie już kilku z was napisało w komentarzach, że się mylę. No tak, telekineza to jest przyciąganie jakiegoś przedmiotu, a lewitacja to jest latanie. Tak więc wybaczcie za to. Mimo wszystko zapiszę. Czyli teraz najwyraźniej będziemy mogli sobie przyciągnąć ten przedmiot. Ale to zaraz sobie jeszcze sprawdzimy. Dobra, gdzie jest ta telekineza? Tutaj. Pod piątką, czyli tak, używamy jej. Czekajcie, wejdę tutaj. O właśnie, i teraz mogę sobie to przynieść. Chodź tutaj, kamyczku. Trzymam ciągle przycisk. Aha, tylko że on zleci na dół pewnie. Dobra, to niech sobie tam zleci w takim razie. Mam nadzieję, że się gdzieś nie zatnie. Spróbuję go za chwilę zebrać. Myślałem, że go przyciągnę do siebie, ale jednak nie za bardzo. Spróbuję go za chwilę zebrać i się przekonamy, czy kurczę gdzieś nie wszedł w ścianę, bo to też jest w tej grze możliwe wszystko. Absolutnie. Ale mam nadzieję, że źle nie będzie. Jest. Kamień z górskiej fortecy. No i super. Pogadajmy w takim razie ze Esterem, że już mamy kamień i zadanie będzie wykonane. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No i dobra, w takim razie Lester tu zostaje, a my tymczasem mamy już wszystkie kamienie. W dzienniku nawet jest już na pewno zapisane wszystko. Tak jest, a więc dobra. Czyli teraz pozostaje mi tylko udać się do Saturasa i powiedzieć mu o wszystkim. I zobaczymy, jakie będą dalsze kroki, ale tak jak mówiłem, to już zrobię w kolejnym odcinku, bo ten materiał nam się niezwykle wydłużył. W każdym razie, jeśli wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górze i napisaniu jakiegoś komentarza. No i czekajcie na następne odcinki. Cześć!